W pobliżu miejscowości Kinderdijk jest największe skupisko zabytkowych wiatraków w całej Holandii, liczące 19 obiektów. Większość wiatraków została zbudowana w latach 1738-1740. Cała grupa wraz z tamami, śluzami, zbiornikami, pompami i budynkami administracyjnymi została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeden z wiatraków pełni rolę muzeum. Pozostałe wiatraki są zamieszkałe. Stacja pompowa Van Haften wybudowana w 1972 roku.